Cześć, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na obiecywane już jakiś czas temu rozpakowanie świetnej myszki od Rokata. Najbardziej zaawansowany model w tej chwili, czyli Rokat Tion. Myszka nieszablonowa, myszka posiadająca bardzo wiele przycisków, bardzo ciekawy kształt. Dzisiaj się właśnie jej dokładnie przyjrzymy, a cenę tej myszki i innych od Rokata sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Więc przed nami genialny duet od firmy Rokat, myszka Rokat Tion w wersji czarnej oraz podkładka Rokat Taito Control w wersji średniej. Oczywiście osobno zobaczycie recenzję myszki, osobno recenzję podkładki. Dzisiaj jako taką zapowiedź dorzucam też tutaj rzut oka na tą podkładkę. Macie rozmiary, obszywane brzegi i podkładka o świetnej jakości kontroli. Widać te brzegi, możemy też sobie przez opakowanie dotknąć powierzchni przodu i tyłu. Tu bardzo fajna guma stawiająca opór, a tutaj fajna powierzchnia typu Control. Zobaczcie ją dokładniej w prezentacji, w recenzji, natomiast bierzemy się zadanie główne tego rozpakowania, czyli samą myszkę Rokat Tion. Jedna z najdroższych myszek, o ile nie najdroższa w tej chwili w ofercie Rokata. Myszka dumnie pokazywana na różnych targach już od ponad roku, tak więc bardzo fajnie będzie ją w końcu przetestować. Na opakowaniu mamy też już różne cechy, laserowy sensor R3 o DPI do 8200, więc bardzo duże, wieloprzyciskowa myszka, funkcja Easy Shift, wielokolorowe podświetlenie i ergonomiczny kształt dopasowany do gracza praworęcznego. Oczywiście wbudowana pamięć, zapamiętywanie osiągnięć w grach, funkcja Rokat Talk, dodatkowy taki kontroler Accelerator. Zobaczcie to za chwilkę, jak ją rozpakujemy. Można też rzucić sobie okiem przez opakowanie. Mamy tutaj więcej cech, chociażby funkcję Easy Shift, dzięki której z jednego zestawu przycisków możemy zrobić dwa zestawy funkcji. Tu macie też wszystkie przyciski. Jest ich, z tego co widzę, aż 16, więc naprawdę jest w czym wybierać. I ten taki mini joystick accelerator pozwala chociażby sterować czołgiem, obracać nim na boki, sterować helikopterem, czyli coś dla fanów na przykład Battlefielda czy innych gier, gdzie mamy takie pojazdy, możemy tym zwiększać i zmniejszać wysokość oraz przyspieszanie lub spowalnianie pojazdu też chociażby w Battlefieldzie czy innych grach sieciowych. No i sama myszka, moi drodzy, wygląda genialnie, ale to za chwilkę. No i myszka zatwierdzona do gier MMO, FPS-ów i oczywiście do wszelkich gier, jakie tylko chcemy. No i z tyłu mamy jeszcze więcej informacji, ale myślę, że to wszystko zobaczymy za chwilkę sobie już na własne oczy. Tak więc nie będę zanudzać Was dalszymi specyfikacjami i już ją rozpakowujemy, ale widzę jeszcze ciekawą informację. 14 przycisków w sumie programowalnych, rolka 2D Titan Wheel. Warto wspomnieć, ponieważ miałem już styczność w myszkach serii Rokat Cone Pure z tymi rolkami 2D Titan Wheel i powiem Wam, że świetna rzecz, po prostu genialne to jest w akcji. Sama myszka opuściła opakowanie. Mamy też Quick Installation Guide, czyli taką instrukcję. To sobie już pominiemy. Rozpakowujemy dalej. No i taki sugestywny napis, że myszka na współczesne pola bitew. I nareszcie pierwszy raz mam ją w dłoni. Już tak we własnym zaciszu studia i powiem Wam, że wrażenie robi świetne. Coś troszeczkę jak myszki z serii Rokat Cone Pure, czyli bardzo dobre, świetne myszki, tym, że ta widać od razu jest dużo bardziej zbajrowana. I powiem Wam, co do wagi, no to ma około 100 gramów prawdopodobnie, zważymy ją oczywiście do recenzji. Nie mamy tu systemu ciężarków żadnego z tego, co widzę. Natomiast po kolei przewód mamy w oplocie, jest bardzo miękki, mamy też wtyk USB. Z tego co widzę, styki ma pozłacane, mamy oczywiście logo Rokata, bardzo fajnie. I co do korpusu, mamy tutaj matowe, gumowane tworzywo, dzięki któremu pewnie będzie dobra przyczepność. Myszkę mamy wyprofilowaną pod gracza praworęcznego, tu mamy miejsce na kciuk, mamy też dodatkowe przyciski, ten accelerator, czyli taki joystick góra-dół działający. Kolejne przyciski mamy tutaj. Mamy też przycisk tu na dole pod kciukiem, zobaczcie, w bardzo fajnym miejscu. Kolejny przełącznik mamy tu, dwa przyciski jeszcze z tej strony i świetną rolkę 2D Titan Wheel. Po bokach mamy dość szorstkie
tworzywo, plastik, więc szczepność dłoni powinna być naprawdę niezła i dzięki profilowaniu dłoń gracza też się powinna dobrze trzymać. Od przodu wygląda to tak, myszka opada nam w tę stronę, więc też powinno to wpłynąć dobrze na chwyt tej myszki po prostu. A od spodu, moi drodzy, sensor laserowy E4, dwa naprawdę duże ślizgacze, wydają się być świetnej jakości. Sprawdzimy to oczywiście w akcji. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na tą myszkę. Oczywiście zostanie dokładnie przetestowana i w grach, i w aplikacjach testowych. Tak zwane testy syntetyczne zrobimy. Sprawdzimy także poprawność działania tego wskaźnika oraz oczywiście będą wrażenia z gier. Tak więc nie przegapcie recenzji, już za jakiś czas się ona pojawi. A tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Pamiętajcie też, żeby wejść na Facebooka mojego oraz żeby też zaglądać na kanał, ponieważ codziennie nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!